Więc jest z nami kto? Korsir? Dzień dobry. Jakiś youtuber. Jest po 13, wyjeżdżamy już do Jarka, mamy 220 km. Jarek jest bardzo zadowolony, że jesteśmy spóźnieni, bo już powinniśmy tam być. A gdybyśmy tam byli, to jak wszyscy mówią, jak Korsir na przykład, który z nami jedzie, to będzie nas czekało składanie busa. Ja pierwszy nagrałem. Jest bus! To gdzie konserwacja? Gdzie nowa blacha? Gdzie to wszystko nowe? Się nic nie zmieniło. Ja widzę duże zmiany. Wiesz, bo ty oglądałeś to całe Włochy. Duże. Oczyszczone. Jesteśmy na miejscu. Odyn ogląda busa. Wiesz co? A ja nie wiem, chyba będę jechać, bo jutro muszę otworzyć sklep. Nie przedłużając z busem, bo wszystko pewnie na kanale Odyn będzie bardziej dokładnie pokazane. Odebraliśmy busa, Kuba i Odyn zostali. Ja o 18 godzinie musiałem wracać, bo następnego dnia wszyscy się szykują na zlot. Jagoda zresztą już tam jedzie. Jak odbieramy busa, to już chyba nawet i jest na miejscu. Także zaraz przeniesiemy się dosłownie w czasoprzestrzeni, zagniemy czasoprzestrzeń i zobaczymy, co się dzieje w Bieszczadach. Także Odyn i Kuba zostali, żeby robić wnętrze, przede wszystkim łóżko. Natomiast ja wsiadłem w samochód i pojechałem do Elej Sosnowiec, żeby jutro wszystko dopiąć na ostatni guzik przed tym wyjazdem na zlot. Jadę właśnie po Kindżała, jest godzina, słuchajcie, 4:10, no grubo. Spakujemy się. Zjedź w prawo, następnie skręć w lewo na rozwidleniu. Spakujemy Kindżała i lecimy w stronę zlotu, nie w naszym województwie. Prawie w Bieszczady, a dokładnie Beskid Niski. Na co? Na poszukiwania. Za 400 metrów skręć w prawo na rozwidleniu. Oj, się rozgadała maszynka. Dobra. Zabrałem ze sobą paszport, bo to jest Sosnowiec. Kto ma wiedzieć, ten wie. Oczywiście w żartach. I jedziemy. O, i stoi Kindżał, zobaczcie. Stoi ubrany w moro. Dzień dobry, czy pan zamawiał taksówkę? Oczywiście. Ma pan paszport, bo ja nie wziąłem paszportu i nie wiem, co zrobić. Ja mam szczypsów dwa, także mi się trafiły, nie ma problemu. Dobra, jesteśmy w Kindżała, pakujemy się, jedziemy dalej. Dokładnie. 4:35. Wchodzi w hot dog, Kindżał się żyje. Wchodzi kawa. Tak naprawdę jedziemy, słuchajcie, na 6. zlot Forum Poszukiwaczy Włóczyki do miejscowości Lipowiec. Co? No będzie dobrze. Znowu będą skarby. Jak zawsze. Będzie. W tamtym roku byłem ja. I w tym roku też również jadę. Także pozdrawiam wszystkich z Forum Poszukiwaczów Włóczyki. Trasa na Rzeszów, Tarnów, Brzesko. Dobrze. Zbliżamy się. Słuchajcie, odnośnie folwarku nie został przeszukany do końca przez nas i zweryfikowany. Wybierzemy się tam w najbliższym czasie, tak powiedział Kindżał, i myślimy, że może znajdziemy coś ciekawego, fajnego. Plan jest przeczesanie poddasza, znaczy strychu. Chcemy wejść między podłogi strychu a pomieszczeń mieszkalnych. Z dołu znaleźliśmy dwie deski, które były poluzowane, jakieś tam przedmioty się znajdują. A ogólnie chcemy do końca doprowadzić, bo trzeba. Znaleźliśmy ruiny zamku. Właśnie wjeżdżamy do niego, zobaczymy. Jest tam gdzieś, co to, jaka wąska droga, dwa samochody by się nie zmieściły.
Co, Bruidy, hurra! Nareszcie. Mhm. O, zakaz wjazdu jest. Parking i... Teraz zobaczymy, co tutaj. Co tutaj będzie? Sarna, sztuczna sarna, zobaczcie. Nie wiem, czy widać ją. Patrzy na nas. Sarna czy sarenka jakaś? Jakaś, no. Ale ona sztuczna, jakby się nie ruszy. Sztuczna. Grażyna! Halo! Halo! Ej! Nie rusza się. Dobra, słuchajcie, idziemy zobaczyć te ruiny. Gmina Zakliczyn. Zakliczyn. Zamek Melsztyn. Wiele nie zostało, no ale to zaraz zobaczymy. Wiele nie zostało. To tak przy okazji, w ramach luzu i... Chowaj ten wykrywacz! Nie, ciasem, czy tu były prace jakieś archeologiczne i coś tutaj znaleźli. Ciekawe miejsce. Mówię, złom. Czujesz ten zapach. Uwaga, głęboki wykop. Ale zobaczcie, widoczek jest super. Rzeka Du na... Du co? Nie wiem. Dunajec? Wisła? Odra? Cholera wie, ale... Nie wiesz, ale szeroka ale jest. Ja już czuję, jak złom tam. Nie, złom tam. Daj spokój. Dziwnie wyprofilowane schody. Fumfelnówka nieśmigane. Coś tu robią. No widoczki fajne. Widoczki fajne. Kinżał jest. Jedziemy do miejscowości Jaśliska, Beskid Niski. Województwo podkarpackie. Mamy do miejsca docelowego godzinę 25 minut. Chciałem też przedstawić tam trochę historii związane z tą miejscowością i tam, gdzie są pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Oczywiście co tam będziemy szukać? Temat I wojny światowej. Również wiem, że druga wojna zahaczyła o te rejony. Operacja Dukielska. Dokładnie, operacja Dukielska. Wielka, tam była brama, z tego co wiem, na wjazd wojsk rosyjskich w II wojnie światowej. Kinczo trochę przedstawi historii. Cmentarze w masywie góry Tatr. Jesteśmy za Gorlicami i takich grobów czy miejsc pochówków jest bardzo dużo tutaj w rejonie Beskida Niskiego oraz Bieszczad, nie? Tu przynajmniej są jeszcze opisani to, kto tutaj zginął, czy kto tutaj jest pochowany. Tu śpimy. Także jesteśmy w końcu już na miejscu. Dotarliśmy. Trzeba się rozpakować, przyszykować na poszukiwania. Zmieniliśmy miejscówkę, bo to nie jest nasze lokum. Tylko nasze lokum jest tu, przy grillu. A dokładnie w tym budynku. Mek. Jedziemy na wykopki traktory. I konie, i ławeczka, i grill. Także tutaj będziemy spać i mieszkać. I urzędować. I urzędować. Nasze królestwo. Moje kinżała. Mamy nawet piec, gdzie możemy zrobić fire. Zdecydowaliśmy, że jestem starszy, to biorę to łóżko. Kinczał jest młodszy, to bierze te łóżko. Rozpakowaliśmy się na miejscu, ale przykuła mnie jego podkoszulka, zobaczcie. Kwa, kwa, kwa. Kaczuszki. Wiecie, kto tu jest? Ja jestem, dzień dobry. Ja jestem, a co masz poszukiwacz, co? Historii? No. Wygrałem. Wszyscy jesteśmy poszukiwaczami. O, zobaczcie, w kaczki idzie. Bo ja mam coś myśliwego i dlatego... On ma Duck Huntera. Duck Hunter. Byle nie Fat Huntera. Duck Hunter, dobra. Szlak żółty. Idziemy za Maćkiem i Łukaszem. No mostek jest. A nie ma poręczy, ostatnio była poręcz. Kurde, spadła. Ja cię kręcę.
poręcz spadła w sierpniu. W sierpniu? No. Opierałeś się. Słuchajcie, pierwszy sygnał. Pierwsza dziurka. Pierwsza łuska. Część łuski wystrzelonej. Tak. Czyli jakieś wojska to były. Wygląda na drugą wojnę światową. Dział krzyczy, że będzie grubo. Będzie grubo. Teraz zobaczymy jego grubość. Wiecie, zasadzam odcinku, bo to jest glina. Bo to jest glina. 3 godziny później. Ale zobaczcie, cwaniak wziął sobie cewkę DD. Czyli... 23 dla tych. Dla kogo? Dla ociągaczy. On po prostu teraz stwierdził, że złomu nie będzie kopał. Jak nie będę kopał? Właśnie kopię! Idę w żelazo! Wariat. Grubego kotleta. Żelazo! Odłamy! A tam będzie więcej. Tak to bywa. Krzyczy, mam! Mam, lecę! Ja już widziałem, że to była klamra, ale niestety nie była klamra. Łuska. Ta kaczka ci da szczęście. Tak jest, oczywiście Duck Hunter. Teraz ktoś ją polował. W następnym odcinku. Wiesz co, po drugiej stronie są ciekawe okopy. Czy stanowiska, czy jak na... Prawie jesteśmy na szczycie. Nie, to jest łuska wystaje, patrz, łuska, hurra, trzecia. Trzecia łuska. Dobra, zrobiła mi dzień, możemy wracać. Over, ja nie chcę Mausera, ja chcę co innego. No ale tak jak to była pierwsza, druga wojna światowa. Tu mam sygnał kolorowy. Zaraz zerkniemy i zobaczymy. Następna łuska. Nie wyjdziemy. Nie wyjdziemy, bo same łuski będą. Też z Mausera. Gięta. Szukamy innych skarbów. Kincio powiedział, że chce siekierę z brązu. Tak, siekierę, jeszcze oprócz tego dwa toporki, tarcze, umbo. No i wiele, tyle wystarczy. Każdy ma jakieś marzenie, jedni większe, drudzy mniejsze, ale bieszczadzkie marzenie Kindziala ma szansę się spełnić i myślę, że przez cały nadchodzący tydzień będziemy właśnie oglądać przygody Kindziala i Jagody, bieszczadzkie przygody, bo jest tutaj bardzo dużo materiału i właśnie dzisiaj życzę Wam udanej niedzieli, jest piękna pogoda właśnie w Bieszczadach, bo jeszcze tutaj jesteśmy, także dzisiaj tyle, jutro następny odcinek. Kindzial i Jagoda w Bieszczadach na zlocie. Trzymajcie się, cześć!